Miesiąc temu było rozdawanie nagród Oscara w Hollywood. Nie wiem, czy oglądaliście tę ceremonię, ale ja wiernie co roku przed telewizorem spędzam kilka godzin, żeby zobaczyć, którzy to są dobrzy aktorzy, a których nie trzeba oglądać filmów. Niby nie było to tak dawno, bo tylko 4 tygodnie, to nie pamiętam prawie żadnych zwycięzców. Jakoś ulecieli mi z głowy. Może pamiętam, który film wygrał najlepszy film, to był Parasite. Pamiętam głównego aktora, który wygrał za główną rolę, to Joaquin Phoenix. I chyba aktorka to była Renée Zellweger. Natomiast role drugoplanowe, czy scenarzysta, czy jakieś inne kategorie, to już wszystko mi wyleciało z głowy. Niby stary nie jestem, niby dużo czasu nie upłynęło, a jednak pamięć jest taka, że pamiętamy najważniejsze postacie, a te drugoplanowe szybko nam uciekają z głowy i zapominamy o nich. Podobnie zresztą jest w biblijnych opowieściach. Bo wszyscy znamy na pamięć historię Mojżesza, Abrahama, Jezusa, ale kto pamięta o żonie Mojżesza czy jego siostrze, o żonie Abrahama, czy o jakichś tam mało ważnych uczniach Jezusa, o tych wszystkich, którzy grali drugoplanowe role w biblijnych opowieściach. Mało kiedy zwracamy na nich uwagę. Mało kiedy o nich są kazania, mało kiedy o nich śpiewa się pieśni. Zawsze skupiamy się na tym, który odgrywał główną rolę w tej czy innej opowieści biblijnej. Dzisiaj jednak zachęcam Was do wyobrażenia sobie, jak to było, być na przykład żoną Abrahama. Jak to było grać rolę drugoplanową w tej słynnej opowieści, którą chrześcijanie, Żydzi i muzułmanie wszyscy uznają za rdzeń czy korzeń 3 głównych religii monoteistycznych. W dzisiejszej Księdze Rodzaju słyszeliśmy, jak Pan Bóg powołał Abrama, aby opuścił swój lud, swoją ziemię, swoje państwo i przeniósł się ni z tego, ni z owego do innego kraju. Abram miał wtedy, mówi Pismo, 75 lat, czyli nie był już najmłodszym człowiekiem. Wyobrażam sobie, że jego żona też była w podobnym wieku, może 5 czy 10 lat młodsza. I pomyślcie, jak to jest być żoną Abrahama, gdy on przychodzi do ciebie, ni z tego, ni z owego mówi: kochana, usłyszałem głos Pana Boga, wyprowadzamy się do innego państwa, nauczymy się innego języka, pakujemy cały nasz biznes, całą naszą rodzinę i wyjeżdżamy gdzieś tam na koniec świata do państwa, o którym nikt jeszcze nie słyszał. Gdybyście wy byli żoną Abrahama, jak byście zareagowali? Stary, na głowę upadłeś? Czy coś z tobą jest nie w porządku? Na starość chcesz się nowych języków uczyć? Na starość chcesz emigrować gdzieś, gdzie nas nigdy nie było? Pan Bóg ci to powiedział, ha? Dobra wymówka, żeby mieć przygody na stare lata. Tak myślę sobie, że Sara miała wiele zastrzeżeń do tego planu. W tym wieku to tylko usiąść na kanapie, nogi na stół położyć, piwko się otworzyć i cieszyć się dziećmi, wnukami, rodziną, przyjaciółmi, a nie pakować walizki i szukać nowego życia w innym kraju. A jednak, po przemyśleniu sprawy,
Sara powiedziała, no dobra, stary chłopie, dlatego, że jestem twoją żoną, dlatego, że przez 40 kilka lat cię rozpieszczałam w tym małżeństwie, dobra, pojedziemy gdzieś za granicę. Co mi szkodzi spróbować? Czego się nie robi dla miłości, prawda? Jak ktoś jest w kimś zakochany, nawet i na stare lata, robimy różne szalone rzeczy. Podobnie ma się sytuacja z uczniami Jezusa. Jan, Jakub i Piotr idą z Jezusem po górach. Pewnego ranka Jezus zaprosił ich na marsz w góry. Kilka godzin wspinali się. Wiemy, że Piotr nie jest młody, pewnie w nie najlepszej formie. W końcu dotarli na górę. Piotr ledwo co oddycha. Ociera pot z głowy i nagle mają widzenie. Widzenie trwa może kilka minut. Piotr oddech złapał i mówi, po tylu godzinach marszuty możemy w końcu usiąść, zbudować 3 namioty, może piknik czy ognisko, coś zjedzmy sobie, odpocznijmy. A Jezus na to mówi, nie, już skończyliśmy, idziemy na dół. Nie, nie mogę, ledwo co tu wszedłem. Niełatwo było grać rolę drugoplanową z Jezusem. Bo nie tylko kazał opuścić biznes łowienia ryb, ale cały czas jest fizyczna edukacja z Jezusem. Chodzą od wioski, od miasta do miasta, na góry się wspinają, do góry i w dół tego samego dnia. Nie ma czasu odpocząć, gdzieś głowy położyć i przespać się. Naprawdę musiało uczniom na Jezusie zależeć, żeby tak grać drugoplanową rolę w Jego historii, w Jego opowieści. Ale myślę, że każdy i każda z nas ma podobne doświadczenia. Bo tak naprawdę w życiu nie zawsze gramy pierwsze skrzypce, prawda? Nie zawsze można być głównym aktorem w każdym filmie. Szczerze mówiąc, wszyscy chyba częściej gramy rolę drugoplanową. Aktora czy aktorki, który wspiera głównego bohatera. Bo wspieranie innych ludzi jest sercem ludzkiego doświadczenia. Jako matka zawsze gramy drugie skrzypce wobec swoich dzieci. Jako żona czy ojciec zawsze wspieramy naszego męża czy naszą żonę. Często jest tak, że gdy jedno w małżeństwie otrzymuje pracę gdzieś daleko, to mąż czy żona pakują walizki, wyprowadzają się, no bo dostał lepszą ofertę, czy dostała lepszą pracę gdzieś za granicą, czy w innym stanie. Jeszcze gorzej jest, gdy mąż czy żona są w wojsku i przerzucają z jednej bazy wojskowej do drugiej bazy wojskowej. I tak się żyje na walizkach przez kilka czy kilkanaście lat. A czego nie robimy dla swoich dzieci? Dla nich zawsze jesteśmy gotowi grać drugie skrzypki. Potem, gdy nasza mama czy tata się starzeją, czego nie robimy dla swoich rodziców? Nagle oni stają się dziećmi, którymi trzeba się zatroszczyć i zaopiekować. Z miłości ludzie robią różne szalone rzeczy. Przeprowadzają się do innych państw, uczą się nowych języków, wyjeżdżają, robią coś, czego sami z siebie by nie robili. Pamiętam, gdy byłem w klasie maturalnej, czyli dawno, dawno temu, w XX wieku, w 1993 roku, wyszedł taki singiel,
który był bardzo popularny w dyskotekach i w Polsce, i w Ameryce. Zespół się nazywał The Meatloaf, a piosenka się nazywała I Would Do Anything For Love. Po polsku znaczy, dla miłości zrobiłbym wszystko. Nie wiem, czy pamiętacie ten słynny szlagier, ale przypomniała mi się ta piosenka, gdy przygotowywałem dzisiejsze kazanie. Bo tak naprawdę Sara z miłości do Abrahama zrobiła coś szalonego i nieoczekiwanego. Piotr, Jakub, Jan i inni apostołowie z miłości do Jezusa też robią coś nieoczekiwanego. Wy, kochani, którzy tutaj przyjeżdżacie do Stanisława, też przyjeżdżacie z dalekich odległości po drodze do kościoła, mijacie wiele innych kościołów. Nikt wam nie każe tak daleko jeździć z waszych przedmieść czy z innych parafii terytorialnych. Ale dlatego, że wam na tym kościele zależy, robicie coś, co dla innych ludzi jest chyba na głowę upadł. Po co on tak daleko jeździ? Z miłości ludzie robią coś, czego inni mogą nie zrozumieć, z czego inni mogą się śmiać. Dzisiaj więc zachęcam, abyśmy wszyscy zrealizowali, że w życiu nie zawsze gramy pierwszoplanową rolę. Tak naprawdę role drugoplanowe są ważniejsze, bo wspieranie kogoś, kogo kochamy, jest równie ważne, jeżeli nie ważniejsze, od bycia głównym aktorem. Może nikt nie będzie o nas pisał książek ani opowieści, ale z miłości warto robić coś, czego inni może nie zrozumieją. I would do anything for love. Z miłości róbmy to, czego wymaga od nas ta osoba, ta relacja czy ta wiara. Amen.